Cześć! Witam Was na kanale Nauka jest Fajna. Ja mam na imię Justyna i jest dzisiaj ze mną Ada, Piemon, Gracek. I pokażemy Wam, jak można zmienić kierunek wody. Potrzebne będą nam nadmuchane balony i woda z kranu, albo jeśli nie macie takiej możliwości, tak jak my teraz, to może być zlewka z wodą. Ważne, żeby można było lać wodę strumieniem. I teraz tak, jeśli skierujemy strumień wody na balon, tak jak jest teraz, to będzie leciał po prostu dookoła, tak? Po ściankach balonu. Ale jeśli naelektryzujemy balon, na przykład o włosy... Moje. O twoje? To spróbuj sam. Okej, wystarczy. I teraz trzeba lać wodę dokładnie w tym miejscu, gdzie elektryzowaliśmy. Już, Ada, jest okej. Chodzi o to, że strumień wody będzie się przybliżał do naelektryzowanego balona. Tak jak tutaj, widzicie? Będzie się sam kierował. Czekajcie, naelektryzuję. Kiedyś robiłem ten eksperyment sam. Super. I ten strumień się kieruje w stronę przedszkolu. Balona. I szybko się przybliża. Tak, widać jak się przybliża? Tak. Spróbuj, Adam. Ja teraz naelektryzuję. Widziałeś? Tylko naleję wody. Nawet wody nie wiem. Ale z tego dzióbka, no, wiesz, żeby taki strumień był tu mniej więcej. Wyżej i... Sama się skierowała. Tak, widać to? Super. Sama się skierowała. Widzisz? Działa? Adaś, widziałeś? Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby dostawać informacje o kolejnych odcinkach. Wtedy też będzie ich coraz więcej. A taki czerwony przycisk subskrybuj. I napiszcie w komentarzach, nauka jest fajna. Super. Dziękujemy bardzo. Pa!